Cześć i czołem, witajcie w najnowszej serii naszych odcinków dotyczących biegania zimą. Dzisiaj poświęcimy ten odcinek naszym dłoniom i specjalnie zaprosiłam naszego gościa, Natalię Tomasiak. Cześć Natalia! Cześć, cześć wszystkim! Mam nadzieję, że uda nam się pokazać fajny materiał właśnie o rękawiczkach, o których wspomniała Marta. Natalia, w takim razie jak my, kobiety, no bo wiadomo, że my kobiety mamy tą temperaturę ciała niższą, szybciej się wychładzamy, ucieka nam to ciepło właśnie przez dłonie. Powiedz mi, jak możemy odizolować się od zimna? Ja jestem osobą, której bardzo marzną i ręce, i nogi, więc już przez lata szukałam tego sposobu, co zrobić, żeby jakby nie było to problemem w trakcie wyjść, nie zniechęcało do wyjść zimowych. Więc zacznijmy może w ogóle właśnie od początku. Co nas izoluje od zimna? Przez lata prowadziłam szkolenia związane właśnie ze sprzętem outdoorowym i się zadawałam pytanie, co jest najlepszym izolatorem od zimna. Marta, czy ty wiesz? Co, dla mnie to jest materiał, tylko pytanie jaki? No właśnie, Himalajci śpią na grubych matach, bo tam jest bardzo dużo powietrza. Oczywiście to powietrze jest w jakiejś tam piance. Podobnie działa materiał Thinsulate. Jakbyśmy przeczytali, jak jest skonstruowany. Oczywiście mówię tak w skrócie i uogólniając. Thinsulate to są tysiące bardzo cieniutkich niteczek, pomiędzy którymi jest po prostu powietrze. Więc uogólniając oczywiście, chodzi mi o to, że najlepszym izolatorem od zimna jest powietrze. Natalia, powiedz, czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o to, co my kobiety powinniśmy nosić, a mężczyźni, biorąc pod uwagę naszą fizjologię? Różnicy jako tak nie ma, bo każdemu mogą marznąć ręce, czy kobiecie, czy mężczyźnie. Z mojego doświadczenia pracy z ludźmi, prowadzenia czy to szkoleń skiturowych, czy obozów biegowych, wiem, że kobietom o wiele bardziej marzną ręce i dla nas jest to po prostu większy problem. Dlatego też częściej jakby kobiety chociażby pytają właśnie o te rękawiczki, czy szukają sposobu na to, żeby nam nie marzły dłonie. Mhm. Nie jest to tajemnicą, że od wielu, wielu lat współpracujesz z marką Salomon i pewnie mogłabyś coś zasugerować, co byłoby najlepszym wyborem, chociażby dzisiaj w takie warunki. Faktycznie w mojej szafie jest cała masa różnych rękawiczek. Ja doskonale o tym wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby kupować 15 par rękawiczek, czy nie każdy też chce. Ja nie ukrywam, że właśnie przez to, że mam problem z rękami, gdzieś tam kombinowałam bardzo długo, żeby znaleźć takie rękawiczki, które mi po prostu będą zapewniały komfort. Natomiast uważam, że takim naszym must have, które autentycznie osoba, która ma problemy z dłońmi, zresztą każdy właściwie, nie tylko ci, co marzną, ale powinny być w naszej szafie zimowej, czy to na bieganie, czy nawet na skitury, to są trzy pary rękawiczek, słuchajcie. To pierwsze, to są takie, jak mamy tutaj, ty też masz, Marta, takie po prostu cieniuteńkie pierwsze warstwa. To są rękawiczki typu softshell, z palcami, ale już troszeczkę grubsze. I trzecie rękawiczki, które ja zawsze polecam, nie każdy jest do nich przekonany, szczególnie biegacze. Ja wiem, że jeszcze jakby unikają tego, ale to są grube łapowice, takie bardzo cieplutkie. Za chwilę wyjaśnimy, które rękawiczki do czego. Mamy trochę teorii, wiemy co nieco, jakie są rodzaje rękawiczek. Opowiedz nam, co kiedy ubierać? Czy są jakieś zasady, czy robisz to na tak zwanego czuja, kierując się Twoim doświadczeniem? No, nie ukrywam, że ja akurat trochę robię na czuja, ale też już znam swój organizm i mniej więcej wiem, kiedy jakie rękawiczki potrzebuję i my też powinniśmy, przygotowując się do zimowego biegania, właśnie zawsze patrzeć na siebie, nie patrzeć na innych. Każdy z nas inaczej odczuwa daną temperaturę, potrzebuje czegoś innego, więc zbierać swoje doświadczenie, wyciągać wnioski i dostosowywać do siebie generalnie strój. Zacznę od tego, że taką podstawową warstwą, powiedzmy jak jest nawet zero, to też zależy, czy zero jest, czy mamy 0 stopni, jest wilgotnie, czy mamy 0 stopni i świeci fajne słoneczko, czy mamy 0 stopni i powiedzmy już lekko sypie śnieg, więc jakby zero może oznaczać różne warunki atmosferyczne i wtedy też musimy dobrać rękawiczki. Ale idąc, słuchajcie, po kolei. Powiedzmy taki przykład, że jest, startuje na dole w Krynicy, jest 0 stopni, a u góry na Jaworzynie już jest minus 5, minus 7. Pokonujemy przewyższenie, robi się zimniej. Więc taki zestaw, który zabrałabym ze sobą, to są właśnie te trzy pary rękawiczek na taką, powiedzmy, wycieczkę biegową. Czyli wszystko do plecaka. Dokładnie, zabieramy. Okay. No, na te zimowe wycieczki biegowe bierzemy te nasze kamizelki czy plecaki biegowe, więc jest jakby na to miejsce.
I prawdopodobnie zaczęłabym w takich warunkach, tak jak mówię, mi marzną ręce, biec w samych rękawiczkach softshellowych generalnie. One by mi po prostu wystarczyły. Biegasz na Jaworzynę i co się dzieje? No i powiedzmy, że w tych rękawiczkach zaczyna mi być już po prostu chłodno. One są pięciofalczaste i robi mi się po prostu, one mi nie wystarczają. Więc wtedy ubieram sobie te cieniutkie rękawiczki, ubieram sobie łapawice. Cała zabawa też polega na tym, że ja te łapawice mam dużo większe. Ja wracam tutaj do tego naszego zagadnienia o powietrzu, słuchajcie. One mi tutaj, ja tu mam dużo luzu w tych rękawiczkach, ja tu mam dużo tego, powiedzmy, powietrza, że mi tutaj nic nie do... palce mi nie dotykają ścianek, dzięki temu mam ten komfort i od razu robi mi się dużo, dużo cieplej. Ale sugerujesz, Natalia, że powinniśmy wybierać rękawiczki o rozmiar większy? Takie łapawice, jak najbardziej okay. Tak. Takie softshellowe, czy te cieniutkie, które mamy, one powinny być dobrze dopasowane. Rzecz dla mnie, która jest bardzo istotna w trakcie dłuższych wyjść zimowych, to jest to, żeby nigdy nie odsłaniać rąk, żeby nigdy ręce nie były gołe. Dlatego mam zawsze przy sobie te cieniuteńkie rękawiczki. Jak je przebieram jedne na drugie, robię to bardzo szybko. Jeśli, powiedzmy, chcę wykonać jakąś operację, chcę wyciągnąć, nie wiem, bidon, przebrać kurtkę, zawsze robię to w tych cienkich rękawiczkach. Ja nigdy nie odsłaniam dłoni, bo wiem, że jak mi ręce zmarzną, to jest mi bardzo, bardzo trudno je rozgrzać. Zawsze sugeruję, zwłaszcza nam kobietom, zanim wejdziemy w takie warunki, żebyśmy się rozgrzały i rozgrzali, bądź też wypili coś ciepłego przed wyjściem z domu. Powiedz mi proszę, co możemy zrobić fizycznie, żeby te nasze dłonie były lepiej dogrzane, żeby krew szybciej płynęła? Przed wyjściem z domu jedyną rzeczą, którą jakby robię w kwestii dłoni, jest to, że smaruję jeszcze albo bardzo tłustym kremem, albo dosłownie najzwyklejszą wazeliną. Ja wiem, że to nie jest przyjemne, natomiast skóra zimą, szczególnie przy dużym mrozie, nam bardzo pęka. Będąc już w terenie, kiedy nam ręce zmarzną, ja znam tylko jeden sposób, który pomaga mi rozgrzać ręce. Nie jest on do końca przyjemny, no ale przede wszystkim to, czego nie robimy, to jest nie dmuchamy, nie chuchamy na dłonie. Jak chuchamy, wydzielamy z twarzy, z buzi, co? No powietrze. Ten powietrze, parę wodną, która nam tak naprawdę zamarza na dłoniach po chwili. Więc wbrew pozorom chuchanie i pocieranie to jest najgorsze, co możemy zrobić. Lepiej tego naprawdę unikać. To, co naprawdę działa, tak jak wspomniałam, nie do końca jest przyjemne. Pewnie większość z nas zna takie uczucie bolących końcówek tak, palcy w momencie, jak w domu nawet nam coś odmarza. Więc tak samo sposób, który zaraz pokażę, na tej samej zasadzie działa, ale on bardzo mocno pobudza krążenie. Chodzi o to, że robimy to jedną ręką, druga może być opuszczona, nieważne, i wykonujemy okrążenia ręką. Natomiast nie mogą to być takie okrążenia, nie może to być tak, bo to nam nic nie da. W ten sposób nie pobudzimy za bardzo krążenia albo zbyt szybko. To, co nam w miarę szybko pobudzi to krążenie, co pozwoli ogrzać ręce, to są bardzo szybkie i bardzo dynamiczne obroty ręką. Próbuj. O, druga. Ale ona tak ma latać sobie? Nie, no, trudno. O Jezu, no. Ale bardzo dynamicznie to musi być. Kręci Marta, kręci mnie, kto szybciej? Mamy już końcóweczkę i Natalia, nie mogę się powstrzymać, żeby Ciebie tutaj jeszcze podpytać o dodatki. Mhm. Czyli czy stosujesz jakieś ogrzewacze, jakieś środki, które mogłyby Cię podratować, gdy właśnie jesteś gdzieś na wysokości, no i żaden ze sposobów nie działa? Niekoniecznie trzeba być na wysokości, już wystarczy, że jest porządny mróz. Ja zawsze wyznaję zasadę, że lepiej nosić niż się prosić generalnie, więc tak. Słuchajcie, ja przede wszystkim, no mówię, wiedząc to, że mi marzną ręce, zawsze zabieram ze sobą o jedną parę rękawiczek, po prostu więcej, nawet jak idę na, nie wiem, 2 godziny, ale mogą mi te ręce zmarznąć, więc te rękawiczki i przy dużych mrozach, kiedy naprawdę już jest, wiem, że idę na dłuższe wyjście i jest naprawdę zimno, zabieram ze sobą zawsze ogrzewacze chemiczne. Tak, tego też nie unikamy, nie bójmy się tego zabrać, naprawdę dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o swoje, tak naprawdę może być nawet życie, generalnie wypadków w górach było już bardzo dużo, więc zabierajmy to, co nam jest potrzebne. Super, bardzo Ci Natalia dziękuję. Sądzę, że dzisiaj wszyscy nauczyliśmy się czegoś nowego. Były to bardzo cenne rady. No i cóż. Mam nadzieję, że się przydadzą. Na pewno. Wielkie dzięki. Trzymaj się. Dzięki. I do następnego. Hej.